okoliczności przyrody, tak? Co my tu mamy? Więc nie wiem jak ty, ale się tutaj tak trochę ludziczo czuję. Sam? Tak. No nie wiem, może pani coś do kamery powie ciekawego? Nie chce? Cudno. Dobrze. Co my tu mamy? Co tam mysza? Kiedy uważasz, że byliśmy tu po raz ostatni? Odwiedzić pana Schuberta. A niestety przez słońce chyba kiepsko widać. Ale co to? Cudowne okoliczności przyrody. Miejsce ciszy i spokoju. Trawy, nie trawy. Poprocie. Ja się zasadniczo nie znam aż tak bardzo na kwiatach, ale jak można wyczytać z informacji, są to żywe pomniki przyrody. To zwana żywa skamieniałość. Bardzo ciekawe. No to chyba te. To tam na końcu to chyba to jest. Nie mam pojęcia. Idziemy dalej. Kto się tym interesuje, będzie wiedział. Na pewno.
Ale jak ci się w ogóle podoba tutaj to miejsce? Taka trochę dzicz, co? Sam? Tak, w ogrodzie. To zobacz, jaka tutaj fajna rzeźba. Co to kurczę, sosnowski czy co? Chyba nie. Ile zielonego. Tutaj najlepiej przychodzić, jak wszystko kwitnie. Ale to jest fajnie i kolorowo. A tak to, no cóż. No powiem ci, myślę, że tutaj z dziećmi przyjść. Super. Dobrze, że dzisiaj nie ma za dużo ludzi. Oj, tu jakoś działo do roślin ozdobnych. Idziemy oglądać. Kurczę, jakieś nierówności życiowe. Elu, Mysza, masz towarzysza. Co, misiaku? Halo, Mysza? Ta drabinka to się z jednym kojarzy. Ale... No. Cokolwiek jest tu widać.
Zobaczymy. Żeby świątynię opatrzności oglądać, tak? Już nie mówić takich rzeczy. No. No, no. A tak Mysza, mam pytanie do ciebie. No to co? Muszę zobaczyć, jak tutaj pięknie. Świecie. No. Tyle byś chciała łapy w górę, żeby następny filmik nagrać? 50? 100? Co? Mnie 30 wystarczy. Myszan, co to jest? Hamak Zuzanny Olszewskiej. Fajna rzeźba. Też się podobał spacer tutaj? Super. Super. Tylko buty trzeba dobrze założyć. Tak? Wygodne buty i spacerować możemy. No nic, na dzisiaj starczy. Kiedy będzie następny, to jeszcze nie wiem. Pewnie w najbliższym czasie. Także było miło i do usłyszenia. Na razie. Hej.